Niesamowici Gryfici. Bogusław X Wielki. Monika Adamowska z Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Zapraszamy na kolejny odcinek zamkowego cyklu podcastów historycznych Niesamowici Gryfici i Bogusław X Wielki. Ponoć nie był wcale skory do wojen, a jednak je toczył. Podobnie jak inni gryfici, największe problemy miał z Brandenburgią. O kłopotach z sąsiadami księstwa pomorskiego i polityce zagranicznej Bogusława X Wielkiego rozmawiam z profesorem Pawłem Gutem, historykiem i archiwistą z Archiwum Państwowego w Szczecinie, wykładowcą Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Profesor Paweł Gut prowadzi badania w zakresie historii nowożytnej Pomorza oraz Prus, miast Pomorza w czasach nowożytnych, administracji i sądownictwa oraz nauk pomocniczych historii, szczególnie sfragistyki, czyli badania pieczęci jako źródeł historycznych, a także archiwistyki. Był koordynatorem zespołu naukowego opracowującego zrealizowane przez Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie polskie wydanie pierwszej drukowanej kroniki Szczecina, kroniki Paula Frideborna. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, na początek może powiedzmy, z kim graniczyło Księstwo Pomorskie w czasach Bogusława X, z jakimi sąsiadami te relacje układały się lepiej, a z jakimi miało problemy? Księstwo Pomorskie było dość rozległym państwem, tak? W okresie panowania Bogusława X zaczynało się na wschodzie w Lęborku i Bytowie. Granicą zachodnią była rzeka Reknica, i wyspa Rugia, tak? Ale jeszcze w momencie urodzenia się Bogusława X, Pomorze graniczyło od wschodu z państwem Zakonu Krzyżackiego, bo Pomorze Gdańskie do 1466 roku jest jeszcze częścią państwa krzyżackiego. Następnie od południowego wschodu z Królestwem Polskim, od południa z Brandenburgią, tutaj Nowa Marchia i Marchia Wkrzańska, i od zachodu z księstwami meklemburskimi, bo to też nie było jedno. I chyba takim najtrudniejszym sąsiadem dla gryfitów zawsze była ta Brandenburgia, prawda? Z pozostałymi chyba, czy tak można powiedzieć, czy z pozostałymi te relacje się lepiej układały? To różnie, ale generalnie można przyjąć, że Brandenburgia była tym najtrudniejszym z partnerów, z tych najtrudniejszych sąsiadów, choć oczywiście były okresy, kiedy z Brandenburgią nie toczono żadnych wojen, nie toczono żadnych sporów. Uznanie przez cesarza w połowie XIV wieku bezpośredniego uznania księcia Barnima III za bezpośredniego lennika cesarskiego można uznać za okres, kiedy kończy się ta rywalizacja brandenburska-pomorska i że Brandenburgia uznaje tą samodzielność pomorską. Ale Bogusław później jednak musiał ponownie do takiego miejsca dojść. Nawet kiedy obejmował władzę, to już z samym Szczecinem miał problemy, ze Szczecinem, który chyba bardziej ciążył ku Brandenburgii wtedy, prawda, niż bezpośredniej sile księcia Bogusława. To nie tak, że cały Szczecin ciążył. Było stronnictwo, które w momencie, kiedy zmarł ostatni książę linii szczecińskiej, Otto III, syn Joachima, w roku 1464 roku jesienią, wybucha w Europie, przez Europę przetacza się kolejna zaraza. W Szczecinie umiera Otto, w Wołogoszczy też umierają synowie książęcy. Wówczas następuje ta rywalizacja o spadek po gryfitach szczecińskich. Z jednej strony są to właśnie ci książęta Eryk II oraz Warcisław X, którzy są po mieczu, tak, związani z cofając się oczywiście w genealogii, tak, do linii szczecińskiej. Eryk II, czyli tata Bogusława, ojciec Bogusława i Warcisław X, stryj Bogusława. Tak, oni i tutaj ta linia wołogoska, która rozdziela się od linii szczecińskiej w końcu XIII wieku, to są te dwie linie i one, czyli można powiedzieć, że to jest po mieczu. Fryderyk II, elektor brandenburski dynastii już Hohenzollernów, zgłasza pretensje z racji tego, że Otto III jest synem Hohenzollernów, więc tutaj zresztą wychowywany na dworze po śmierci Joachima, wychowywany na dworze, nazwijmy to, brandenburskim,
no, zgłaszają też pretensje do tronu. Poza tym odgrzebują, nazwijmy, stare przywileje brandenburskie z połowy XIII wieku, kiedy to dynastia askańska rościła sobie pretensje do księstwa pomorskiego. Jakie były przyczyny wojny Bogusława, już w czasach Bogusława z Brandenburgią? Podstawą nadal był spór o księstwo i uznanie, że książęta pomorscy są lennikami Brandenburgii. Nie lennikami cesarskimi, tylko lennikami Brandenburgii. W tym wypadku chodziło o to, że Brandenburgia byłaby... Można powiedzieć księstwem wyższej rangi. Księstwem wyższej rangi. Bogusław czy też Warcisław byliby lennikami cesarskimi drugiego stopnia. Nie pierwszego stopnia, tak jak elektor brandenburski, czy na przykład książęta meklemburscy, ale byliby drugiego stopnia, czyli tymi niższymi lennikami. To był ten podstawowy spór. Poza tym no, ciągle pretensja brandenburska do objęcia tronu szczecińskiego, tak aby to Szczecin stał się częścią władztwa brandenburskiego. I tutaj wojna, która wybucha w momencie, kiedy umiera Otto III, ona trwa, można powiedzieć, z pewnymi przerwami aż do 1478 roku. A czy mógłby pan powiedzieć, jak wyglądał przebieg tej wojny w okresie, kiedy panował Bogusław X? Wojna się toczy jeszcze w czasach, kiedy żyje i Eryk II, i Warcisław X. Oczywiście w roku 1474 umiera Eryk. Tutaj, no, nazwijmy, schedę po nim przejmuje Bogusław. Księstwo szczecińskie, księstwo też toż słupskie. I ta rywalizacja z Brandenburgią na zasadzie przerwa w wojnie, czyli ten rozejm, później kolejne starcia. One są, można powiedzieć, taką troszeczkę wojną czasami na wyniszczenie, bo to jest wojna też z jednej strony podjazdowa, z drugiej strony wojna prowadzona w typie już takiej wojny masowej, oblężenie pełne choćby tutaj Pyrzyc, w których zamyka się i próbuje się bronić Bogusław. W tych Pyrzycach no, elektor brandenburski oblega Pyrzyce. Sytuacja jest dość krytyczna. Wówczas to zapada decyzja, aby Bogusław został wyprowadzony z Pyrzycy, no, nazwijmy, nocą gdzieś za linię. Ta akcja się udaje. Ucieczka Bogusława po to, żeby zgromadzić nowe siły. Bogusław ucieka z Pyrzyc nocą, przeprowadzony przez chłopów, przez moczary, przez jakieś tam chaszcze i mniej strzeżone przez wojska brandenburskie, które oblegają miasto. No i powiedzmy, zasadność oblężenia Pyrzyc nagle upada, tak? No bo jak nie ma w niej księcia, no to elektor zdejmuje oblężenie, chociaż zdejmuje oblężenie z miasta, chociaż też i Bogusław przybywa z odsieczą miast, stara się odblokować Pyrzyce. To jest no, jeden z elementów. Przykładem tego jest również choćby zdobycie Gardca, czyli Gardz nad Odrą, gdzie wojska pomorskie tutaj zdobywają miasto podstępem. W momencie uroczystości rodzinnych Wernera Schulenburga, który jest w imieniu elektora zarządza Gardzem, pod pretekstem przywiezienia furażu dla koni, w wozach ukryci są rycerze czy też piechota. Czyli taki pomorski wóz trojański, można powiedzieć. No można powiedzieć, tak, taki wóz trojański. Tak. Nie koń, ale wóz trojański, tak. No choć oczywiście konie, ten zaprzęg koński prowadził te wozy z furażem do miasta. Kiedy udaje się podstępem Gardz zdobyć, to pewnie tego Brandenburgia nie popuści. No wojna toczy się z różnymi przerwami aż do 1478 i wówczas zostaje no, zawarty pokój. Tutaj z jednej strony właśnie mediacja i cesarska, ale też mediacja przede wszystkim polska, króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka, czy panów polskich, doprowadza do zawarcia pokoju, który ma za zadanie no, wprowadzić no, pokój na granicach tych dwóch państw i to, można powiedzieć, ten pokój później już jest trwały. Kolejne konflikty toczą się już bardziej na arenie dyplomatycznej. Kolejne umowy zawierane są już te, choćby 1493 roku, no to już nie toczy się żadna wojna, tylko zostaje zawarty kolejny układ między Brandenburgią a Pomorzem o uznanie księstwa
samodzielności księstwa, ale też i o uznanie, że brandenburscy elektorzy posiadają prawo dziedziczenia w przypadku wymarcia dynastii Gryfitów na Pomorzu. Ale widać, że ich dyplomacja działa rzeczywiście na różnych, można powiedzieć, frontach, nawet takich prywatnych, kiedy widać, gdy Bogusław chce choćby swoje siostry wydać za mąż dobrze, jakieś sojusze zawiązywać, żeby umacniać się, to gdzieś tam podstępnie blokuje to Brandenburgia. To jest dyplomacja, wówczas dyplomacja jest połączona ewidentnie z mariażami rodzinnymi dynastii panujących w poszczególnych państwach. To jest małżeństwo, niezależnie czy monarcha wydaje swoją córkę, to jest po prostu czysty układ polityczny. Tam nie ma, nazwijmy to, uczucia, tak? To uczucie może później się rodzi gdzieś tam między parą, tak? Między tymi małżonkami, natomiast tu jest czysta polityka i nie ma żadnych sentymentów, tak? I tej polityki trzeba też pilnować, trzeba być ostrożnym jako sąsiad też, jakie mariaże zawiązuje nasz sąsiad. Jakie mariaże zawiązuje nasz sąsiad, kto z kim się, nazwijmy tu, żeni, wychodzi za mąż, bo to jest od razu sygnał, kto z kim, nazwijmy, przestaje. Czyje poparcie będzie go wzmacniało. Tak. Panie profesorze, a jak już w końcu skończyła się ta wojna, jakie były jej efekty dla księstwa pomorskiego? Jakie były skutki? Przede wszystkim skutkiem było to, że książę Bogusław utrzymał całe księstwo, czyli ten obszar od Lęborka i Bytowa aż po Wyspę Rugię, bez strat, można powiedzieć, terytorialnych. Brandenburgia zachowała Leknic, tutaj niedaleko Szczecina, to mi obszar domeny Leknic. Zachowała również domenę, czy też wówczas jeszcze klasztor w Pełczycach, ziemię pełczycką. Natomiast można powiedzieć, granice Pomorza zostały nienaruszone. Przede wszystkim Bogusław utrzymał jedność państwa, ale również w jakiś sposób też ograniczył pretensje elektorskie do tego zwierzchnictwa nad Pomorzem, choć nie uzyskał w pełni zgody na to, żeby być bezpośrednim lennikiem cesarskim, ale tutaj elektor Jan Cicero nie naciskał już aż tak względem tego, aby to Bogusław ukorzył się jako lennik drugiego stopnia wobec elektora brandenburskiego. Później Bogusławowi jednak to się udało, ale to wymagało aż podróży do Ziemi Świętej i wizyt u papieża, zyskania sławy, dobrych kontaktów z papiestwem i w końcu udało mu się też tę rangę, powiedzmy, równorzędnego księcia po latach wypracować. To z jednej strony na pewno podróże, szczególnie ta podróż, która, wszyscy mówimy o pielgrzymce do Ziemi Świętej, no ona była raczej czysto polityczną wyprawą, aby spotkać się z cesarzem, aby spotkać później też i się z papieżem. Choć oczywiście tutaj bardzo dużą rolę odgrywały jednak kontakty z Polską, z dworem polskim, z dworem w Krakowie, ślub z Anną Jagiellonką i późniejsze rozmowy dyplomatyczne, gdzie, nazwijmy to, wykorzystywanie karty polskiej podbijało stawkę Bogusława na arenie, powiedzmy, Sejmu Rzeszy, czy na arenie księstw, które są w Rzeszy, które są w cesarstwie. No właśnie, wspomniał pan o tych kontaktach z Polską. Ja wprawdzie bardzo się cieszę, że zamkowe zaproszenie do podcastu na temat właśnie relacji Polski i z Gryfitami, Jagiellonów z Gryfitami, przyjął profesor Waldemar Chorążyczewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i tam będziemy szerzej rozmawiać o relacjach ze strony widzianych z punktu widzenia Jagiellonów. Natomiast chciałabym, żeby pan choć krótko zasygnalizował, jakie były największe zyski z tych kontaktów i na czym one polegały. Z jednej strony oparcie się o Królestwo Polskie, wówczas wielką monarchię, tak? No bo to król polski Kazimierz Jagiellończyk jest równocześnie wielkim księstwem litewskim. To jest to największe państwo w ówczesnej chyba Europie, które również prowadzi wielką, zakrojoną na wielką skalę politykę dynastyczną. Przecież synowie Kazimierza Jagiellończyka zasiadają na stronie czeskiej, na tronie węgierskim i tutaj są rywalami cesarskimi. Strona polska przez cały czas ma, choć w ograniczonym już zakresie, ale przez cały czas jednak jest w konflikcie z państwem zakonnym, z zakonu krzyżackiego. Oczywiście wojna 13-letnia spowodowała, że
Zakon Krzyżacki został mocno okrojony, utracił Pomorze Gdańskie, utracił Warmię, utracił część też, utracił ziemię chełmińską, ale nadal Zakon Krzyżacki w oparciu o swoje kontakty z cesarzem, a także z papiestwem, stara się w różny sposób odbudować swoją potęgę, czy swoją pozycję polityczną. Takim elementem, który Królestwo Polskie może wykorzystać, jest właśnie kontakty z innymi księstwami Rzeszy, aby osłabiać politykę cesarską wobec państw nadbałtyckich i tutaj wspomagania Zakonu Krzyżackiego. I tutaj to dwór polski wykorzystuje. Mariasz Bogusława z Anną Jagiellonką jest tego elementem. Ci bracia Anny, którzy zasiadają na różnych tronach, także po sąsiedzku, dobrze wrzenieni, chyba też są w pewnym sposób zabezpieczeniem tych dobrych kontaktów. No tak, bo to jest też element właśnie tego, polityka dynastyczna, to jest właśnie to, co wiąże się z tym, żeby państwo, władca miał, nazwijmy, możliwości dyplomatyczne. Jest tam kuzyn, kuzynka, można te kontakty polityczne poprzez małżeństwa rozwijać. I tutaj Bogusław to też stara się wykorzystywać. Jego siostry są wydawane za mąż za książąt meklemburskich, za książąt bruszwickich. Później on sam też swoje córki wydaje za małżeństwa w Meklemburgii, małżeństwa w księstwach brunszwicko-holsztyńskich. Tutaj przecież Zofia, córka Bogusława X, wychodzi za księcia Fryderyka, który później się okazuje ostatecznie, że jest królem Danii. Także to ma tutaj wpływ. A kontakty z Polską z punktu widzenia Bogusława przyczyniają się do podniesienia jego pozycji wśród księstw, podtrzymania władztwa pomorskiego w ziemi lęborsko-bytowskiej, bo zostaje to ostatecznie uznane za posag Anny Jagiellonki, później lenno polskie w rękach Gryfitów. Pomorze tą swoją terytorialną przestrzeń na wschodzie, nazwijmy to, umacnia, bo Lęborg-Bytów jest częścią księstwa pomorskiego, choć oczywiście jako lenno polskie, ale jest. Później te zamki, czy domeny lęborska-bytowska są jednym z ważniejszych elementów różnego rodzaju apanarzy, którzy potomkowie Bogusława X mają w swoich rękach jako książęta pomorscy. Czy myśli pan, że te relacje z Meklemburgią były lepsze niż z Brandenburgią, między innymi dzięki tym koligacjom późniejszym, czy z innych powodów? Można powiedzieć, w połowie XIV wieku kończy się ta rywalizacja, nazwijmy to militarna, między Meklemburgią a Pomorzem. Ona dość mocno przybrała na sile w momencie, kiedy wymarła dynastia rugijska książęca w 1325-6 roku i wówczas się rozpoczął, trwał mniej więcej przez 25 lat konflikt pomorsko-meklemburski. Ostatecznie jednak to książęta pomorscy zostali utwierdzeni jako spadkobiercy dynastii rugijskiej, a książęta meklemburscy później, można powiedzieć, ta granica ustatkowała się na rzece Reknicy. Nigdy nie byli aż tak zainteresowani tą, nie wiem, ekspansją na wschód, powiedzmy, poza rzekę Reknicę, aby tutaj wchodzić w konflikty, natomiast szukali też w swoich własnych działaniach politycznych sojuszu z książętami pomorskimi, też, nazwijmy to, biorąc choćby księżniczki pomorskie za małżonki, ale też i tutaj oferując swoje córki za małżonki dla pomorskich dynastów. Jak pan profesor się przygląda tym działaniom i tym relacjom międzynarodowym państwa Bogusława, podziela pan to zdanie, że Bogusław ogólnie tak do wojny wyrywny nie był. Raczej był w nią wplątywany, kogoś wspierał, albo jak już musiał. Jak pan to ocenia? Czy na pewno w pierwszym okresie rządów prowadził wojnę i prowadził ją, nazwijmy, z dużym zaangażowaniem. Ale zaczynał czy musiał? Wykorzystywał sytuację polityczną. Jeśli widział potrzebę, to prowadził tą wojnę. I to było wykorzystanie sytuacji politycznej, aby tą wojnę nadal prowadzić, aby zerwać kolejny rozejm i aby z Brandenburgią wejść w konflikt. Odzyska ziemię, odzyska choćby tutaj ten Gardziec, odzyska próba odzyskania na zachód od Szczecina, czyli choćby tej Leknic, wejścia gdzieś tam w ziemię Marchii Wkrzańskiej, które przecież w przeszłości stanowiły część Pomorza. Więc tutaj te próby odzyskania tych terytoriów, częściowo zakończone sukcesem, częściowo nie, ale
no, przyczyniły się do tego również działania wojenne. Z drugiej strony, no, później podjęcie działań dyplomatycznych i można powiedzieć od okresu, kiedy kończy się wojna brandenbursko-pomorska w 1478 roku, no, można powiedzieć, Pomorze generalnie nie prowadzi żadnej wojny. Czyli jak na władcę owych czasów dość spokojnie postępował. Późniejsza, no, można powiedzieć, prawie 40 lat rządów, czy ponad 40 lat rządów Bogusława jest tutaj, no, okresem już, kiedy te wojny nie są prowadzone. Owszem, różnego rodzaju gdzieś tam zatargi graniczne występują, ale nie ma wojny. A w jaki sposób on się zabezpieczał na taki wypadek? Czyli jak przygotowywał siły, środki na ewentualność taką? Znaczy, z jednej strony oczywiście reforma państwa, odzyskanie wpływu na władztwo ziemskie, które należy do monarchy, czyli domenę książęcą. Zreformowanie systemu landwójtowskiego, zastąpienie landwójtów zarządcami domen, podniesienie dochodowości tych dóbr. Z drugiej strony oczywiście przymuszenie miast, szczególnie tych wielkich miast, do, nazwijmy to w pewien sposób, posłuszeństwa, aby przestały prowadzić samodzielną politykę zagraniczną. Tutaj Szczecin, Kołobrzeg, między innymi i Stralsund uznaje tą, nazwijmy, władzę zwierzchnią Bogusława. To jest pomoc dyplomatyczna meklemburska, tak, duńska. To sprzyja właśnie temu, że książę zyskuje również w ramach tego różnego rodzaju dochody, tak, bo miasta płacą podatki, tak, zobowiązują się do płacenia podatków, tak, tu choćby ukorzenie się Koszalina, to słynne, związane z tym, że książę zostaje aresztowany przez mieszczan koszalińskich, bo jeden z dworzan książęcych dokonał rabunku na kupcach koszalińskich. Oni rozsierdzeni pędzą do Sianowa, gdzie akurat książę urzęduje. Książę zostaje pojmany, nawet ranny pojmany. Później Rada Miejska Koszalina wpada w panikę, no bo monarcha, tak, zostaje ranny przez ich mieszczan i jeszcze aresztowany. No to już jest, pachnie buntem, za którym no w normalnym monarchii wszyscy mieszczanie mogli, a w każdym razie rada mogła zawisnąć na szubienicy, tak? Albo położyć głowy na katowskim pieńku, pod katowskim mieczem. O tych sporach z miastami szerzej będziemy też mówić w jednym z podcastów z panem profesorem Simińskim, więc je jeszcze bliżej nakreślimy, ale niewątpliwie to zdarzenie... Ale to przynosi dochody, tak? Bo miasto się korzy. Miasto musi zapłacić ogromne odszkodowanie księciu i później zobowiązać się również do płacenia regularnie podatków. No to przyczynia się do tego, że monarchia też staje się, nazwijmy to, bardziej efektywna ekonomicznie, więc książę ma możliwości prowadzenia również szeroko zakrojonej polityki, nie tylko militarnej, no bo każda wojna kosztuje, ale również dyplomatycznej, bo ta dyplomacja to nie jest to, że pogadamy, ale cesarzowi zawieziemy prezenty, papieżowi zawieziemy prezenty. W zamian oczywiście też, powiedzmy, otrzymujemy prezenty, ale to wszystko kosztuje, tak? Choćby sama, no, wyjazd, później wyprawa do Ziemi Świętej, no to skarb książęcy też nadszarpnęła. Zwłaszcza, że tam dosyć szerokim gestem się książę wykazał. Ale no nie mógł inaczej. Nie mógł być, nazwijmy, skąpcem takim, który liczy każdą, nie wiem, każdego dukata 5 razy ogląda, tak? Tutaj w takich działaniach trzeba mieć, tym bardziej, że wszyscy monarchowie, no, wówczas tak postępują. To jest, trzeba mieć gest. Zrobić wrażenie. Trzeba się tak zachować, żeby, tak jak dzisiaj współcześnie, powiedzmy, wszyscy, którzy chcą gdzieś zaistnieć w mediach, no też pokazują się często tym gestem, no bo, nazwijmy, człowiek szary nie jest w mediach źle, znaczy nie jest w mediach popularny, tak to powiem. Czyli tak zyskiwał. Ale u boku z kim walczył? Bo przecież nie można chyba mówić o takiej armii, jak dzisiaj rozumiemy. Raczej było to zapewnienie osób, które w razie czego z nim pójdą do walki, tak? No to z jednej strony też uznanie przez to rycerstwo, że są oni w pełni jednak już poddanymi, co często w XIII czy XIV wieku nie było takie oczywiste. Tutaj pod rządami Bogusława wszystkie rody pomorskie, te, które na Pomorzu mieszkają, uznają jego władzę, no i stawiają się na wezwanie na to pospolite ruszenie, tak? No bo nadal
podstawą tego. Owszem, książę również prowadzi zaciągi wojsk zaciężnych, ale również tutaj no, wezwanie. Miasta wystawiają kontyngenty, rycerstwo z kolejnych ziem również wystawia kontyngenty. Rycerze muszą się stawić na wezwanie książęce na kolejną wyprawę. Więc tutaj rody Borków, Ostenów, Wedlów, Cicewiców, Putkamerów, Stojentinów, oni wszyscy i pomniejsze stawiają się na wezwanie książęce. Też wchodzą, nazwijmy, w ten krąg dworu książęcego, tak? Bo wraz z rozbudową państwa, z umocnieniem państwa rozrasta się ta administracja, nazwijmy, centralna. A co za tym idzie? Szlachta, ta arystokracja pomorska, oni stają się również tą elitą polityczną i również w służbie dyplomatycznej. To oni przecież, nie sam książę gdzieś tam wyjeżdża, tylko oni wyjeżdżają. Choćby tutaj Ostenowie, czy Borkowie, czy Stojentinowie, tak, stają się jego załóżnikami, tymi, którzy w imieniu księcia prowadzą różnego rodzaju działania polityczne, również na arenie międzynarodowej. Panie profesorze, mówi się o Bogusławie, że był zręcznym, błyskotliwym władcą. A czy też był zręcznym, błyskotliwym strategiem, taktykiem? Czy wykazywał się jakimś takim niesłychanym sprytem w tej walce? Patrząc na to, co osiągnął, no na pewno był zręcznym dyplomatą. Ostatecznie uzyskał status księcia Rzeszy pierwszego stopnia, lennika cesarskiego pierwszego stopnia w 1521 roku na Sejmie w Wormacji. To uzyskał od młodego cesarza Karola V. To jest bezsprzeczne. Czy był strategiem militarnym? No, nazwijmy, różnie to bywało, tak? Zyskiwał czy też odzyskiwał zamki, tracił zamki, tak? Czy miasta. W polu mu się wiodło, nazwijmy, lepiej, raz gorzej. To jak każdemu chyba wówczas monarsze. W zależności to wszystko też zależało od posiadanych akurat w danym momencie sił i środków na to, aby móc walczyć. Tutaj owszem, odzyskał Gardziec, tak? Na jakiś czas przecież ten Gardziec został utracony wcześniej. Odzyskał Pasewalk, ale na przykład w ostateczności, mimo że tą Łęknicę, czyli Leknic zajął, to jednak później musiał w traktacie, nazwijmy tym, pokojowym ją oddać. Tak? Czyli do historii nie przeszły jakieś wybitne takie działania strategiczne, jakieś na skalę międzynarodową, które by sławiły. No, Bogusław się nie może, powiedzmy, pochwalić, sukcesem takim, jakim była, nie wiem, w historii Polski jest bitwa pod Grunwaldem. Powiedzmy, nawet idąc trochę dalej w przeszłość, bo powiedzmy w tej tradycji polskiej, bitwa pod Płowcami. Bitwa pod Płowcami z punktu widzenia militarnego była raczej większą potyczką, natomiast niż wielką bitwą. W naszej historiografii jest urasta do rangi wielkiego symbolu. Tutaj pewnym symbolem na pewno jest to odzyskanie Gardźca, tak, w sposób, nazwijmy, ten podstępny, czy też tutaj tym wozem trojańskim. Takiej wielkiej, nazwijmy, bitwy w polu tutaj nie możemy mówić. Tak? Były to raczej starcia, potyczki niż wielkie bitwy, które mógłby władca, ten monarcha, toczyć przede wszystkim tu z Brandenburgiem, z wojskami elektora brandenburskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, za przybliżenie nam tej dyplomatycznej, międzynarodowej twarzy księcia Bogusława X. Moim gościem był pan profesor Paweł Gut, historyk i archiwista. Dziękuję, do widzenia. Niesamowici Grefici. Bogusław X Wielki.